próbują Rokossowskiemu wymyślić rosyjskie pochodzenie, że to nie był Polak. Ale są dokumenty. Stalin do Rokossowskiego mówił per pan, można tak powiedzieć po polsku. Dwukrotnie wyprowadzają i pozorują rozstrzeliwanie. Nie załamuj się. Absolutnie nic nie podpisuje. Twardy jak kamień. Rokossowski kiedyś z taką z goryczą powiedział: jeżeli w Armii Czerwonej zawsze byłem Polakiem i każdy próbował, to w Armii Polskiej byłem Ruskim. W Polsce byłem Ruskim, w Rosji byłem Polakiem. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj odcinek historyczny, ale zanim przejdziemy do rozmowy, kciuki. Pierwszy dla Fundacji Zarys, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Drugi dla Biblioteki Cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdej książki idzie dla Zarysu. Trzeci dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Pora zadbać o formę, drodzy Państwo, z KFD najlepiej. I uwaga, last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan profesor Mikołaj Iwanow. Czołem. Witam serdecznie Ciebie, Piotrze, i wszystkich naszych widzów. Mam nadzieję, że to już taka grupa zintegrowana widzów, które zawsze słuchają. Tak, widzów mamy wspaniałych. Pozdrawiamy Was, drodzy Państwo. Mikołaju, strasznie miło mi Cię widzieć. Spotykamy się, bo obiecaliśmy widzom, że podczas ostatniej naszej rozmowy, że spotkamy się znowu, żeby porozmawiać o Twojej nowej książce Ludzie Kremla nad Wisłą, ideowcy czy zdrajcy? Proszę bardzo. To jest to dzieło. Wydawnictwo Literackie. I chciałbym Ci przede wszystkim, zanim przejdziemy do rozmowy, pogratulować tej książki. Dziękuję bardzo. I chciałbym Ci też powiedzieć, Mikołaju, że dzisiaj nie jestem sam. O, no widzisz. Bardzo dobrze. Wiem, też, że Ty jesteś psiarz. Mój kot też gdzieś śpi. Może przyjdzie w czasie naszej rozmowy. Zobaczymy. No dobrze, drodzy Państwo, dzisiaj porozmawiamy o marszałku, polskim marszałku Józefa Stalina, czyli Rokossowskim, ale również, jak starczy nam czasu, o innych komunistach polskich i w ogóle o zaangażowaniu Polaków w bolszewizm. Zanim przejdziemy do rozmowy, najważniejszy kciuk historii realnej dla widzów. Dziękuję Państwu, że oglądacie, że jesteście z nami, że wspieracie nas na Patronite, na YouTubie. Dzięki Wam. Możemy przygotowywać kolejne programy. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki, red, izbet i książki. Mikołaju, i od razu pierwsze pytanie. Utarło się, że największym, najwybitniejszym marszałkiem Związku Sowieckiego, który zadał wszystkie mordercze, kluczowe ciosy III Rzeszy, był Żukow. A wydaje się teraz we świetle nowych badań, że chyba tą najważniejszym, najwybitniejszym marszałkiem Armii Czerwonej był, uwaga, Polak Konstanty Rokossowski. Prawda czy fałsz? Tak. No teraz robi się taki nowy mit Rokossowskiego, że to Rokossowski był głównym zwycięzcą, głównym marszałkiem Stalina w tej II wojnie światowej. W połowie lat 90. w Związku Sowieckim zdecydowano przeprowadzić taki, ja nie wiem, plebiscyt, referendum na najwybitniejszego, ja nie wiem, Rosjanina za ostatnie 1000 lat. No i ludzie zaczęli głosować. I można było głosować telefonicznie. I okazało się, że początkowo zaczął zwyciężać Stalin. Oskarżono wtedy partię komunistyczną o to, że ona wykorzystuje niedoskonałości tego systemu głosowania, bo członkowie partii komunistycznej robili po 10, 20, 30 SMS-ów właśnie i w ten sposób Stalin zwyciężył. Później to udoskonalili, można było z jednego telefona wysłać tylko jedno i w końcu zwyciężył tak jak trzeba, średniowieczny bohater,
Aleksander Niewski, to jest książę, rzeczywiście święty człowiek, który walczył z Krzyżakami, stworzył tą republikę w Nowogrodzie, walczył również o taką swoistą demokrację, można tak powiedzieć, bo tam była republika rzeczywiście. I co jeszcze ciekawe, że Nowgorod nigdy nie był podbity przez Tatarów, przez Mongołów w czasie tego mongolskiego. Ale co było jeszcze ciekawe, że w tym plebiscycie do dziesiątki najwybitniejszych Rosjan wchodził początkowo nie Żukow, a Rokossowski. Później tam po modyfikacji, ale również Rokossowski jakby wyprzedzał Żukowa. I wtedy zaczęli się zastanawiać tam, o co chodzi, dlaczego. Bo Żukow to był marszałek, który walczył, umiał walczyć. I to była jego taktyka, który walczył wielką krwią. Kiedy Żukow, a on był głównodowodzącym, zastępcą Stalina, przyjeżdżał na front, to żołnierzy Armii Czerwonej zaczynali gorączkowo się modlić albo jakiemuś swojemu bogu ateistycznemu, albo normalnemu chrześcijańskiemu bogu, albo żydowskiemu, bo było wiadomo, że połowa z nich zginie. Bo Żukow inaczej walczyć nie umiał, jak tylko, jak mówili niektórzy, zarzucać pozycji przeciwników ciałami własnych żołnierzy. Natomiast Rokossowski, i to nie jest legenda, to jest prawda, o tym mówią dokumenty, a najważniejsze, to zostało w świadomości milionów zwykłych żołnierzy Armii Czerwonej, że Rokossowski walczył zupełnie inaczej. No nie mógł oczywiście do końca walczyć zupełnie inaczej, ale szanował ludzi. Rokossowski nigdy nie uderzył żadnego oficera. Żukow natomiast, to są znane fakty, rozstrzeliwał po prostu, brał pistolet, jeżeli ktoś tam coś zastrzeliwał. Nigdy nie żałował krwi. I to się zmieniło i zaczęli właśnie, o co chodzi. I wtedy wyciągnięto, no bo w Związku Radzieckim, jak ja byłem młody, nawet nie wszyscy wiedzieli, że Dzierżyński to jest Polak. To wszystko dopiero podczas perestrojki to wszystko. I teraz, kiedy rozpoczęła się perestrojka, pojawiło się dziesiątki książek o tym Rokossowskim, gdzie w szczegółach szukana właśnie tego jego wytłumaczenie, jego tego szacunku dla zwykłego człowieka. I okazało się, że to jest właśnie polskość. Na to wszystko odpowiadałem, że to był człowiek, który wychował się jak w polskiej szkole katolickiej, że wychował się w rodzinie polskiej, że urodził się w Warszawie, że w polskości jest coś takiego, czego nie ma u Rosjan, rozumiesz? I pod tym względem u Rosjan zawsze było takie poczucie, ja bym powiedział, i to zachowało się do dnia dzisiejszego, mimo tego strasznego teraz obniżenia poziomu tych stosunków, mimo tej ogromnej nagonki na Polaków w dzisiejszej Rosji, niszczenia polskich pomników w Rosji i mówienie przez propagandę rosyjską, przepraszam, o tym, że Polacy to są najgorszy wróg odwieczny Rosjan i najwięcej pomagają faszystom ukraińskim. A jednocześnie to poczucie niższości u Rosjan wobec Polaków zachowało się do dnia dzisiejszego. I to, że podnoszą na piedestał jako pierwszego zwycięstwa II wojny Rokossowskiego, mnie się wydaje, że częściowo to jest wytłumaczone tym właśnie elementem tej niższości, poczucia niższości u Rosji. Oczywiście tam wielu osób, wielu badaczy będą mówić, że ja mówię nieprawdę, że zaprzeczam rzeczywistym faktem, ale to jest moje zdanie. To jest zdanie nie tylko moje, ale wielu innych i nie tylko polskich, ale również rosyjskich badaczy, historyków i tak dalej.
Mikołaj, to w książce opisujesz, że to zestawienie Żukow-Rokossowski, Żukow był bardzo specyficzny, nalana twarz, niski, taki kartoflowaty trochę, Rokossowski wysoki, przystojny, no właśnie taki trochę szarmancki wobec kobiet, pewnie o tym jeszcze będziemy mówili, ale słuchaj, taka mała dygresja, bywało różnie z tymi Polakami w Związku Sowieckim, bo no Dzierżyński wymieniony przez ciebie akurat był największy fanatyk komunistyczny, zresztą ja widzę, dojrzałem, że masz tam kapitalną rzecz, czyli po pierwsze Dzierżyńskiego za sobą z sznurem wisielczym na szyi, tak? Dobrze widzę? To już mój synek, no. No kiedyś on był bez sznura, ale później dzieci, raczej z dziećmi czasem się nie, to są normalne dzieci z polskiej szkoły i dlatego powiesili na temu Dzierżyńskiemu ten sznurek na szyję. Słusznie, pochwalę. Pamiętam, ktoś mi dał chyba w memoriale, ktoś tam wyrzucał, no dla ciekawostki to trzymam to. Ale ten pochwal synka, bo sznurek to jest świetny pomysł. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że kiedy byłem na studiach, to jeden z prowadzących opowiadał nam historię, że Żukow kiedyś podjechał pod most i mówi atakować czołgom, a czołgiści mówią, ale zaraz, przecież tam jest, tam są nasi ranni na tych, bo był korek na tym moście i byli ranni żołnierze Armii Czerwonej na noszach. I on kazał tymi czołgami po tych rannych, zmiażdżyć ich wszystkich, bo najważniejsze było natarcie przez most i po prostu gąsienice czołgowe zmiażdżyły sowieckich rannych. Zapamiętałem to, szokowało mnie to, jak Żukow walczył, ale powiedz mi, czy to jest prawda, czy fałsz, że kiedy Rokossowski podchodził pod Berlin jako dowódca pierwszego frontu białoruskiego, z tego co pamiętam, to on mógł zająć Berlin, ale Stalin wolał, żeby Żukow, bo to głupio, żeby to Polak, to musiał być rosyjski, nasz marszałek, zająć Berlin, i Rokossowski, mimo że on wypracował to zwycięstwo i zdobycie Berlina, to nie miał tej ostatniej wisienki na torcie, bo mu to odebrano właśnie ze względu na pochodzenie. Czy to prawda, czy fałsz? Tak, absolutnie prawda. I tam było wielu takich sprzyjających okoliczności, towarzyszących okoliczności do tego. I to był taki pierwszy, a może nawet jedyny taki konflikt między Stalinem i Rokossowskim. To jest taka ciekawa rzecz. Stalin, tak jak dzisiejszy prezydent udający się za prezydenta, to znaczy licząc się Łukaszenka, on do wszystkich mówił per ty. Stalin też do wszystkich mówił ty. Ale do Rokossowskiego to jest też bardzo ciekawe. Stalin do Rokossowskiego mówił per pan, można tak powiedzieć po polsku. To jest wyjątkowy przypadek. I to jest również świadczy o tej poczuciu, chociaż Stalin był Gruzinem, ale nieważne. To jest to poczucie, że taki stosunek do polskości. I Rokossowski, kiedy dostał ten rozkaz o tym, że, to znaczy jego nie wyrzucają, a to po prostu on jest dowódca pierwszego frontu białoruskiego, a jego przerzucają na drugi front białoruski i z taką motywacją o tym, że przed frontem drugim białoruskim teraz wielkie zadanie zmiażdżyć tam, odciąć Prusy Wschodnie i Boddiostego, no bo musi tego. Ale Rokossowski mówi, że ja znajduję się 200 kilometrów od Berlina na prostej linii. Ja przecież już przygotowałem to wszystko. No i Stalin mówi, proszę nie obrażać się, ale to jest konieczne z tego, bo my tu porozmawiali w biurze politycznym, zdecydowali, że Żukow będzie najlepszy. No ale oczywiście za tym stała, bo co to jest pierwszy front białoruski? Pierwszy front białoruski w 1944 roku, to się odbywało chyba w październiku, kiedy Rokossowskiego przerzucili na drugi front białoruski. To jest mniej więcej równo się trzem innym frontem swojej wielkości. To jest naprawdę potęga. Tam było chyba 4 armie pancerne. To jest kilka tysięcy czołgów. No, można przypomnieć, że ten front stał pod Warszawą. I przewaga, jak Niemcy pisali, dowódca niemiecki generał Wormann,
oceniał przewagę w sierpniu frontu, pierwszego frontu białoruskiego nad jego jednostkami jak 7-1. Prawdopodobnie przesadzał. Ale wyobraźcie, Niemcy uważali, że taką przewagę mieli Rosjanie pod Warszawą. I oczywiście zajęcie Warszawy to była sprawa absolutnie polityczna. Po prostu trzeba było pozwolić Niemcom zniszczyć tą Warszawę. Także pierwszy front białoruski to rzeczywiście była potęga. To był fenomen na skali całości Armii Czerwonej. I on był przewidziany do zajęcia Berlina. Tam później były inne okoliczności. Tam doszedł czwarty front ukraiński, po prostu, który nacierał tam od strony Wrocławia, można tak powiedzieć trochę. No i później Koniew i Żukow byli tymi zwycięzcami. A Polaka, który wypracował to zwycięstwo, jedyna pamiętam, że Rokossowski powiedział, no dobrze, towarzyszu Stalin, ale czy mogę, mam jedną prośbę. Jaką, mówię Stalin? Czy ja mogę swój sztab, z którym ja pracuję już od tam kilka lat, bo on zawsze tych dowódców, swoich pomocników zabierał ze sobą. Czy ja mogę ich zabrać ze sobą? Tak, możecie, powiedział Stalin. I to było takie ustępstwo Stalina, chociaż on wiedział o tym, że ci ludzie, którzy byli razem z Rokossowskim, bo on bardzo umiejętnie i fachowo dobierał sobie pomocników, że jak oni odejdą razem z nim na drugi front białoruski, no to oczywiście to będzie osłabienie tego frontu pierwszego białoruskiego. Ale przewaga w tym momencie już Armii Czerwonej nad Niemcami była taka przytłaczająca, to już 100 tysięcy mniej, 100 tysięcy więcej zabitych żołnierzy dla Stalina, to była absolutnie nieistotna rzecz. Ja kiedyś napisałem, że gdyby Rosjanie w 1944 roku pomogli powstaniu warszawskiemu, to w polskiej ziemi leżałoby nie 600 tysięcy żołnierzy sowieckich, nie rosyjskich, sowieckich, ale co najmniej 100 tysięcy mniej. No ale niestety polityka zawsze odgrywała wiodącą rolę. Mikołaju, zanim opowiemy Państwu o niesamowitej drodze życiowej, pełnej wielkich tragedii też Rokossowskiego do tych laurów zwycięstwa w 1945 roku, których mu ostatecznie odmówiono, to chciałbym tylko tak przyszła mi do głowy słuchając Ciebie, że to jest bardzo interesujący paradoks, że dwie armie wrogie wobec Polski podczas II wojny światowej, czyli Wehrmacht i Armia Czerwona, najwybitniejsi marszałkowie tych dwóch i dowódcy tych dwóch armii, czyli z jednej strony Manstein, z drugiej strony Rokossowski, byli pochodzenia polskiego. Paradoks historii. Paradoks historii. No, ja Ci powiem, że w Armii Czerwonej było bardzo dużo polskich oficerów. Bardzo dużo. Do wielkiego terroru praktycznie. A później Stalin, no, on wiedział, że on robi pomyłkę, bo był taki rozkaz o wycofaniu wszystkich praktycznie oficerów pochodzenia polskiego z Armii Czerwonej. No, w 40 roku Stalin zrozumiał, w 41, że zrobił pomyłkę, zwolnił z więzienia Rokossowskiego, innych generałów, oficerów pochodzenia polskiego, ale bardzo wielu zginęło. I Mikołaju, ja proponuję o tej czystce, której ofiarą padł Rokossowski, zaraz porozmawiać, ale zacznijmy może w ogóle od początku, dobrze? Bo to jest intrygujące. Rzuciłeś już takie hasło, które pewnie bardzo zaintrygowało widzów, że Rokossowski nie był, nie wiem, potomkiem jakichś zesłańców syberyjskich albo jakichś, nie wiem, kupców mieszkających w Petersburgu, bo tam była duża polska społeczność, ale uwaga, powiedziałeś, że wychował się w Warszawie, urodził się w Warszawie. On jest rocznik 1896 był, to opowiedz o jego młodych latach. Ja muszę wytłumaczyć, o co tu chodzi. Jedna z moich znajomych, zresztą
Ja to już nie raz mówiłam, ale muszę to powtórzyć. Matka byłego premiera Ukrainy Jurija Chanurowa o wielkim terrorze powiedziała coś takiego. Bycie Polakiem w 1937-1938 roku to było mniej więcej to samo, co być Żydem na terenie Europy okupowanej przez III Rzeszę. Tak samo prześladowali Polaków, jak Żydów w czasie II wojny światowej. I Rokossowski, który był wśród tego i który był ofiarą tego, zrozumiał, że bycie Polakiem w Związku Sowieckim to jest przestępstwo. I on zaczął, no bo komunizm dla niego był ważniejszy niż polskość. Chociaż później na koniec życia on się zmienił. I on zaczął ukrywać tą swoją polskość. Napisał nową biografię. Krępował się tego, że urodził się w Warszawie. Dzięki temu, że jego ojciec był kolejarzem i oni dużo podróżowali, a raczej ojciec podróżował, a oni mieszkali tam w tej Warszawie. On wymyślił sobie, że on urodził się w Wielkich Lukach w Rosji, żeby jakoś. Wymyślił, że matka to była prawosławna Rosjanka. Do końca nie wiadomo, czy rzeczywiście matka była rzeczywiście Rosjanką, czy to jest też wymysł, co to jest takie poklosie tego jego ukrywania swojej polskości. Ale to ukrywanie polskości było u Rokossowskiego tak naiwne trochę. Po pierwsze, on nie mówił po rosyjsku bez polskiego akcentu. Mieszkając w Rosji nigdy nie nauczył się mówić czysto po rosyjsku. Ja kiedyś oglądałem taki film. Film powstał w 1941 roku, jakby od razu po zwycięstwu Armii Czerwonej pod Moskwą. I w tym filmie występuje Rokossowski jako bohater tego zwycięstwa. Bo jego 16. Armia rzeczywiście była takim najbardziej ważnym ogniwem tego zwycięstwa. Rokossowski opowiada takie zwyczajne rzeczy, że my tu za ojczyznę, za Stalina walczymy. I ja po prostu patrzę, że ten człowiek mówi tak jak Stalin z gruzińskim akcentem. On mówi po rosyjsku z wyraźnym polskim akcentem. Wyobrażam sobie. Także ukrywanie tej polskości to było trochę z jego... No trochę naiwnością mnie się wydaje to, co on robił. W rzeczywistości, no teraz już nikt nie zaprzecza, że był ochrzczony w Warszawie. Są dokumenty jego chrztu, ochrzczony jako katolik. To znaczy nacjonaliści rosyjscy, no bo teraz Rokossowskiego w Rosji podnoszą jako pierwszego marszałka. I są tacy ludzie, tak samo jak jest grupa naukowców rosyjskich, które zaprzeczają mordu katyńskiemu. Dziesiątki książek wychodzą w dzisiejszej Rosji, gdzie mówią, że w Katyniu zabijali Niemcy nadal. No bo już Gorbaczow, Jelcyn się przyznał. Wydrukowane stosy dokumentów na ten temat. Ale nadal w Rosji mówią, że to jest garbaczowska prowokacja. Już Gorbaczow nie żyje, to można na niego wszystko wierzyć. I dokładnie tak samo z Rokossowskim. Próbują Rokossowskiemu wymyślić rosyjskie pochodzenie, że to nie był Polak. Ale są dokumenty, gdzie on był ochrzczony i praktycznie Rokossowski nie umiał po rosyjsku do 16 roku życia. Mieszkał w Warszawie, pracował u swojego wujka. Jego rodzice zmarli, kiedy on, ja już nie pamiętam, ale to jest w pierwszej czy w drugiej dekadzie XX stulecia, także on mieszkał u swojego wujka. Pracował jako komeniarz, był wysoki, piękny, młody człowiek i kiedy rozpoczęła się pierwsza wojna światowa, przez Warszawę przechodzili pułk gusarów rosyjskich. Co to jest gusaria rosyjska? To są tam wszyscy wysocy, oczywiście piękni. I Rokossowski zwrócił się
do dowódcy, ja już nie pamiętam, ale na ile pamiętam, dowódcą tego był Niemiec. I to jest podobne, że dwóch marszałków byli właśnie w tej gusarii. Jeden był marszałkiem Mannerheim, który też był oficerem gusarii i właśnie. I Rokossowski zapisał się, nie mając żadnego wojskowego wykształcenia, coś takiego. I od razu został z jednym z najbardziej bohaterskich żołnierzy, kilkakrotnie ranny, odznaczony chyba dwoma krzyżami Świętego Jerzego. Naprawdę i to był taki pułk, gdzie rzeczywiście tam było sporo Niemców, sporo Polaków zresztą w tym pułku, oczywiście Rosjanie, coś takiego. I to była taka dla niego szkoła braterstwa wojskowego w czasie I wojny światowej. Także jego Polska nie można zaprzeczyć. W książce opisujesz, że walczył w szeregach tych huzarów rosyjskich Rokossowski podczas I wojny światowej, a potem wybuchła rewolucja i on miał dwie drogi. Albo mógł dołączyć w 17 roku oczywiście do jakichś polskich formacji, które się tam formowały na terenie Rosji i potem trafić do Wojska Polskiego i wiesz, i zrobić karierę w polskim wojsku w II Rzeczypospolitej pewnie, albo dołączyć do Armii Czerwonej, do sił rewolucyjnych. No i podejmuje oczywiście tą drugą decyzję, dołącza do bolszewików, rzuca się w wir wojny domowej. Ale intryguje mnie, dlaczego ten młody chłopak z ulicy Marszałkowskiej, jak piszesz w książce, decyduje się przystąpić do czerwonych, a nie do białych, albo do właśnie formacji polskich, które przecież wtedy w rewolucyjnej Rosji powstają. Mnie się wydaje, że gdyby Rokossowski przyłączył się do Wojska Polskiego, no mnie się wydaje, że zrobił karierę, może był, no bo nie miał wykształcenia. Pamiętajmy, że on jest starszy szeregowy, kapral w 1917 roku, jeszcze nawet. A w czasie rewolucji raptem go wybierają dowódcą eskadronu, dowódcę, wiesz, szwadronu. Co wyobrażasz? Już w czasie wojny domowej, 20-paroletni młody człowiek, nie mający takiego tylko doświadczenia wojenne, ale wykształcenia nie ma wojskowego, do żadnej szkoły go nie skierowali. To też dziwnie. W armii rosyjskiej w czasie I wojny światowej wszystkich było, strasznie brakowało oficerów. Bo oficery rosyjscy w czasie kampanii 14 i 15 roku poległo ich dwa razy więcej, tak można powiedzieć, niż szeregowych. Bo to byli rzeczywiście zawodowcy. I wszystkich zdolnych żołnierzy kierowali do szkół oficerskich. Dlaczego Rokossowskiego nie skierowali? Prawdopodobnie brak wykształcenia i zła znajomość języka rosyjskiego. To jest takie moje przypuszczenie. I w Wojsku Polskim, no mnie się wydaje, że no, zrobiłby karierę, najwyżej byłby majorem. Tak mi się wydaje. Nigdy nie marszałek. Czyli po prostu Armia Czerwona, która była armią rewolucyjną, dawała większe możliwości awansu, tak? Mnie się wydaje, że to był człowiek urodzony wojskowym. To jest był człowiek, który z mlekiem matki, jeśli można tak powiedzieć, przyjął swoją tą wojskową karierę. I perspektywa bycia wielkim dowódcą, a taką perspektywę bycia wielkim dowódcą dawała tylko Armia Czerwona. 25-letni marszałek Tuchaczewski. Tam ja nie wiem, tam był taki Arkadiusz Gajda, który dowodził pułkiem w wieku 17 lat. No to po prostu dla Wojska Polskiego było niemożliwe. Gdzie w Wojsku Polskim było dostatecznie oficerów wojskowych z doświadczeniem z różnych armii, a w Armii Czerwonej każdy porządny oficer walczył w Armii Białej. No praktycznie w Armii Czerwonej oficerów było praktycznie jak na lekarstwo. I on zobaczył dla siebie taką możliwość. Ten komunizm, to przekonanie komunistyczne, wstąpienie do partii bolszewickiej,
albo bycie prawdziwym stalinistą, bo w końcu był, to przyszło później. A na początku to była po prostu możliwość rozwinięcia skrzydeł tej niesamowitej kariery wojskowej. Dodajmy, Mikołaju, że Tuchaczewski, którego wspomniałeś, też był pochodzenia polskiego. Więc to też taki kolejna ciekawostka. Jest urodzony w granicach pierwszej Rzeczypospolitej, na tak zwanych dalszych kresach, w obwodzie smoleńskim. Pamiętajmy, że Smoleńsk, bo granica była za Smoleńskiem. No właśnie. I nawet w tych dokumentach nie jest przypadkiem, że podczas procesu postawiono Tuchaczewskiemu zarzut, że jest agentem polskim. On, no oczywiście bity, początkowo przyznał się, bo oskarżał go inny Polak, który mówił, że tak, że Tuchaczewski ma kontakty z drugim oddziałem sztabu głównego polskiego, ale podczas ostatniego posiedzenia Tuchaczewski odmówił bycia agentem polskim. Ale we wszystkich dokumentach nikt nie zaprzecza, że oczywiście był pochodzenia polskiego. Matka miała Rosjankę, a ojca właśnie pochodzenia, to była szlachta polska, która później przyjęła prawosławie. Tak, nie przez przypadek wywołałem tego Tuchaczewskiego, bo w pewnym sensie losy i Tuchaczewskiego, i Rokossowskiego toczą się w podobny sposób. Po wojnie domowej, po wojnie z Polską, obaj robią karierę w Armii Czerwonej, no ale przychodzi okres wielkiego terroru, wielkiej czystki, operacji polskiej NKWD, o której mówiłeś, czyli masowych represji wobec Polaków mieszkających w Związku Sowieckim, i bohater naszego dzisiejszego spotkania, Rokossowski, zostaje aresztowany. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że miejscowa NKWD dostała rozkaz aresztować albo oskarżyć wszystkich Polaków, którzy znajdowali się w tym momencie. No a później jeden z jego podwładnych, bo on był dwugwiazdkowym generałem, generałem dywizji, jak dzisiaj na dzisiejsze warunki można tak powiedzieć, dowódcą korpusu kawalerii w Pskowie. I oskarżono go o to, no był Polakiem i w jego korpusie było sporo Polaków. Jeżeli dzisiaj czytamy jego sprawę, oskarżenie, bo ja nie trzymałem tej sprawy, ale znam takich ludzi w moskiewskim memoriale, którzy trzymali w ręku dokumenty oskarżenia. Oskarżono, że drugi ten korpus kawalerii, nie pamiętam jego numeru, to był cały korpus, był przygotowany na przejść przez Rokossowskiego, żeby przejść na stronę polską w momencie wojny polsko-sowieckiej, polsko-bolszewickiej. Że po prostu to była jednostka, która była od lat przygotowana przez Rokossowskiego w kontakcie z polskimi wywiadem, z polskimi władzami, żeby przejść na stronę Polski. Rokossowski od razu powiedział, że to jest bzdura. I co to jest ciekawe, że wiele osób, na przykład taki niezłomny polski komunista, który Tomasz Dąbal, to jest człowiek, który na początku był Piłsudczykiem, później tworzył Republikę taką Tarnobrzeską. Nawet był posłem na Sejm Polski. Wydawało się, że człowiek, który niczego się nie boi. Rzeczywiście był bardzo odważnym człowiekiem, miał idee. Ale kiedy mu zaczęli wykręcać ręce i nogi, w tym NKWD on powiedział: dobrze, ja wszystko podpiszę, tylko przestańcie mi maltretować. I wszystko podpisał. Podpisał takie bzdury, ale podpisywał to dlatego, że uważał, że kiedy dojdzie do sądu, no przecież są tam chyba rozsądni ludzie. On nie rozumiał, że cały kraj zwariował.
bo to co się działo, bo to jest ten terror stalinowski, jak teraz badamy ten terror, to się wydaje, że to jest Orwell, nawet blisko nie pasuje do tego, co się stało w Związku Sowieckim w 1937-1938 roku. Jeżeli u niemieckich, przepraszam, narodowych socjalistów, w ich terrorze była jakaś logika, taka żelazna logika, my Niemcy, my niszczymy Żydów, my niszczymy tam wrogów politycznych, zabijamy niepełnosprawnych, homoseksualistów tam i tak dalej, to w tym terrorze rosyjskim, sowieckim, przepraszam, brak takiej logiki. I Stalin sam w 1939 ściągnął tego swojego przyjaciela Berię, który mu powiedział, kraj zachłystuje się krwią. Przesadziliśmy z tym terrorem, trzeba zatrzymać. I rozpoczęła się ta odwilż beriowska. I tam w tym terrorze nie było logiki. Tam była po prostu Stalin zrozumiał, że terror wymknął się mu spod kontroli i zaczął rządzić się własnymi jakimiś prawami, które on zupełnie nie przewidywał. Bo Stalin przewidywał operację polską na 3 miesiące. I raptem ta operacja polska, gdzie w Mińsku jest 10 tysięcy Polaków, a miejscowe NKWD mówi o tym, że znaleźliśmy 20 tysięcy ukrytych Polaków, że wielu Białorusinów, Żydów, bo to są w prawdziwości Polacy i agenci, że i rozpoczęło się takie, ja bym powiedział, współzawodnictwo oddziałów NKWD, kto więcej wykryje polskich szpiegów. I jak takie, ja nie wiem, kula śnieżna, ten terror, i do Stalina spływają prośby, proszę przedłużyć operację polską o miesiąc z Orenburga, tu o 2 miesiące, tu, i on zgadza się, przedłużcie, bo on widzi, że on już tym nie kieruje. I w końcu ta operacja trwała rok. I w końcu ta operacja polska przekształciła w holokaust Polaków. Stalin nie zamierzał wyniszczyć tak Polaków, bo Polacy odgrywali bardzo ważną rolę w wielu dziedzinach. Zresztą, co tu ukrywać, Stalin, no to przechodzimy do jakby stosunku do Stalina do Polaków. No pamiętajmy, że Stalin miał swoich ulubionych Polaków. Z takim, jakby powiedzieć, pierwszym prokuratorem Związku Sowieckiego albo symbolem, najważniejszym symbolem wielkiego terroru był Andrzej Wyszyński, Polak. Stalin miał takiego swojego ulubionego, którego nazywali pierwszy sokół Stalina. Ja tam piszę o tym książku. To jest najciekawsza historia. Wcale nie mniej ciekawa niż historia, to są bracia Lewoniewscy. Jeden brat, pierwszy sokół Stalina, lata na najlepszych samolotów, lata do Stanów Zjednoczonych przed koło polarne, jeździ po całym świecie. Jego rodzony brat, kapitan Wojska Polskiego, również lotnik. Oboje giną później, bo to są doświadczalnie. Oboje pochodzą z Sokółki na Białostoczyźnie. Nawet pozwalają, no... Nie, bo ja mam wrażenie, że wiesz, że odeszliśmy strasznie od tematu Rokossowskiego i zostawiliśmy naszych widzów z takim, wiesz, z takim niedosytem. Ja myślałem, że będziemy mówić o książce, a tu przeszliśmy do Rokossowskiego, dobrze. No. Ale wiesz, no, Rokossowski jest jeden z głównych bohaterów książki. Wyjaśnijmy Państwu jedną rzecz. Operacja Polska NKWD w latach 1939-1938 polegała właśnie na masowym polowaniu i rozstrzeliwaniu Polaków. Zginęło sto kilkadziesiąt, być może nawet 200 tysięcy naszych rodaków. Mikołaju, Rokossowski dostaje się w tryby wielkiego terroru, oskarżony właśnie o współpracę z polskim wywiadem. Oczywiście jak zawsze w przypadku tego wielkiego terroru są to sfabrykowane, wyssane z palca oskarżenia. Mówisz, że Dąbal na Białorusi, kiedy go biją, katują, tłuką, załamuje się i podpisuje. Jak wygląda śledztwo w przypadku Rokossowskiego? Później to dotarło do Stalina.
I on nawet to jest taka prawdziwa informacja, bo Stalin kiedyś go spytał o tym. No wiem, ale szkoda, że wtedy, kiedy myśmy budowali te korpusy pancerne, to bo nie zajmował się Rakosowskim. No prawdopodobnie towarzysz Stalin wie, gdzie ja znajdowałem się, kiedy budowali, bo później Rokossowski już nie był kawalerzystą, a został właśnie dowódcą korpusu pancernego, który dość dzielnie walczył nawet w 1941 roku na Ukrainie. Jeżeli na początku wojny Armia Czerwona na Białorusi to samotna klęska i wszystkie dowódcy, którzy dowodzili tam na Białorusi Stalin i Chruszczow, to Rokossowski dzielnie walczy. Ale to jest później. Natomiast jego przesłuchanie, śledztwo w jego sprawie odbywało się według tradycyjnych metod NKWD. Wykręcają mu palce, łamają mu młotkiem palce u nóg, dwukrotnie wyprowadzają i pozorują rozstrzeliwanie. Nie załamuje się. Absolutnie nic nie podpisuje. Twardy jak kamień. Zresztą kilka takich przypadków. Z zębu mu wybili praktycznie. Niektórym nie pomagało. Niektóry, na przykład mówią, że marszałek Blücher, którego w podobny sposób traktowali, po prostu zwariował. I już po prostu nie było co z nim zrobić, no bo człowiek straci umysł. Rakosowski nie. I to też mówię o tym, że to jest był niezwykle twardy człowiek. I cały czas powtarzał, i to na pewno donosili, proszę poinformować Stalina, co wy ze mną robicie. Proszę poinformować towarzysza Stalina o tym, co się dzieje. Docierała to do Stalina. I pamiętajmy, że Rakosowskiego nie tak szybko zwolnili. Beria i 39 rok aresztowanie Jeżowa. Wydawało się, jak aresztowanie Rakosowskie zwolnili dopiero w 40 roku. Czyli 3 lata przesiedział. Słucham? 3 lata przesiedział. Tak, 3 lata przesiedział. Zwolnili od razu, oddali wszystkie ordery, oddali wszystkie gwiazdy i wysłali na parę miesięcy na Krym do sanatorium, żeby po prostu wstawili mu wszystkie brakujące zęby, naprawili tam jakieś nogi, ale do końca życia tam trochę kulą na te nogi, no bo to by polamali. Także to zostało. Ale co jest ciekawe, w odróżnieniu od niektórych, bo na przykład był taki generał Gorbatow, który w latach 60. napisał książkę, taką grubą, i została wydana w latach 60. podczas chruszczowowskiej odwilży. Napisał, co mu się stało w Gulagu. Dla Rokossowskiego te 3 lata o tym w ogóle nigdzie niczego nie mówią. Wykreślił to ze swojego życia, ucałował buty Stalina, można tak powiedzieć, i nadal poszedł walczyć o ten ustrój, tym bardziej, że nadal robił karierę tak błyskotliwą, że po prostu można tylko pozazdrościć. Ale tą karierę robił dzięki rzeczywistym swoim zasługom. Dzięki temu rzeczywistemu talentowi prawdziwego dowódcy wojskowego. Nawet kiedy Stalinowi donosili na Rokossowskiego, że on tam łamie dyscyplinę, że on tam kogoś nie rozstrzeliwał, że on tam żarował, że nie, albo że na przykład miał drugą żonę, coś takiego, to kiedy Stalinowi przynieśli taką informację, że Rokossowski ma tak zwaną żonę wojskową, że on polewuje tę naszą polową żonę. Tak to mówiono w armii. Zresztą wszyscy mieli. Żuków miał i inni dowódcy. To było powszechnie znane. To Stalin tym Berii powiedział, co Beria, zazdrościsz mu? Tak odreagował.
No, no tak, Beria był znanym erotomanem. Jest słynne to, że jeździł po Moskwie czarnym samochodem i jego ochroniarze wciągali młode kobiety do środka i wywozili do tajnej willi. Trudno dzisiaj już oddzielić legendy od prawdy w tych wszystkich sowieckich historiach. Od prawdy, dlatego, że natomiast... z Berii teraz robią, bo część, bo jego syn napisał książkę, później niektórzy badacze, że to pod ten Berię po śmierci Stalina był wielkim reformatorem. Chciał, wiesz, połączenia Niemiec, chciał pozwolić Polakom, wiesz, na demokrację, tam jeszcze coś, no ale nie wiadomo, czy rzeczywiście tak chciał było. Chciał pierestrojkę zrobić w 54. Tak. Natomiast słuchaj, Mikołaju, wróćmy do Rokossowskiego. Rokossowski trzyma się w śledztwie dzielnie, odmawia przyznania się do tych sfabrykowanych zarzutów, wypuszczają go pewnie dlatego, że brakuje oficerów, a wojna się zbliża w nieuchronny sposób. Opowiadałeś już, bo od tego zaczęliśmy, jak walczył w 41, co było ewenementem, bardzo dobrze. W 45 no to już szczyt powodzenia. Natomiast potem następuje bardzo ciekawy zwrot w jego życiorysie. No wydaje się, że będzie w Sowietach miał status półboga, a nagle Stalin do niego przychodzi i mówi: od dzisiaj będziecie Polakiem z powrotem. Ten się dziwi, a on mówi, Stalin do niego, to jest rozkaz. Powiedz o tym części jego życia po wojnie, którą spędził w komunistycznej Polsce. No też jest dużo legend o tym, jak on dwukrotnie do niego strzelano, kiedy on był w tym wojsku polskim. Ale to jest tak, można powiedzieć na ten temat, nie wszyscy chcą pisać coś takiego, ale Rokossowski kiedyś z taką z goryczą powiedział: jeżeli w Armii Czerwonej zawsze byłem Polakiem i każdy próbował, to w Armii Polskiej byłem Ruskim. W Polsce byłem Ruskim, w Rosji byłem Polakiem. I to tak to było. Oczywiście, ja myślę, że on był stalinistą, to nie ulega wątpliwości. Dla niego 56 rok to była tragedia, kiedy Gomułka doszedł do władzy. On miał dobre stosunki z Bierutem, ale jest taka informacja, że kiedy on dostał rozkaz wyprowadzić w 56 roku kilka dywizji pancernych i przygotować się na zdławienie tych protestów w Warszawie, on napisał do Moskwy, że to niczego nie doprowadzi. Jeżeli rzucimy wojsko przeciwko narodowi, no to po prostu możemy stracić Polskę. W Polsce interwencja podobna na tą interwencję, którą mieliśmy na Węgrzech, może doprowadzić do takiego rozlewu krwi. I to jest prawda. Ja o tym piszę, o tym w tej książce, o tym, że Sowieci po powstaniu warszawskim zawsze bali się tego, tej interwencji. I w 56, i w 70, cały czas na biurze politycznym dyskutowali na ten temat. I Władimir Bukowski, słynny rosyjski dysydent, on miał dostęp do archiwów sowieckich i później to opublikował w tej swojej książce, grubej książce, Proces Moskiewski. On pisał o tym, że biuro polityczne w 80-81 roku panicznie bało się konieczności interwencji w Polsce. Kiedy Jaruzelski i Kania przejeżdżali do Moskwy i próbowali na ten temat mówić o tym, że oni nie dadzą rady, zawsze i Breżniew, już stary, i inni, zwłaszcza Andropow, Szeszka, by powiedział: musicie dać rady swoimi siłami. Armia sowiecka wam nie pomoże, bo to będzie dla nas cios śmiertelny dla samego Związku Sowieckiego, tym bardziej, że jedną nogą jesteśmy w Afganistanie.
No tak. Mikołaju, tylko wiesz co, ja chciałbym powiedzieć ci, że wielu ogląda nas widzów, którzy nie znają meandrów kariery Rokossowskiego i chciałem, żebyś krótko przedstawił, o co konkretnie chodziło, jak on się w tej Polsce znalazł. Jest rok 45, wojna się kończy, no i co, nagle zmienia mundur Armii Czerwonej na mundur Ludowego Wojska Polskiego i on zostaje przysłany do Polski w jakiej, jako kto, jakie on stanowiska piastuje? Armia Polska, na koniec wojny w Armii Polskiej jest 10 tysięcy sowieckich oficerów. Dobierało tych oficerów i generałów sowieckich, którzy trochę znali język polski, żeby można było komunikować. Takich nie brakowało. Część przeżyło wielki terror i to byli etniczni Polacy. Część byli Białorusini, Ukraińcy, zwłaszcza pochodzący z terenów zachodniej Ukrainy, to znaczy przedwojennych we wschodnich województw Polski. Na Rokossowskie natomiast w 1945 roku, jeżeli Żukow został dowódcą Armii Czerwonej, która pozostała w Niemczech, to Rokossowski został dowódcą tak zwanej północnej grupy wojsk Armii Czerwonej, i która została zameldowana w Polsce. To było prawie 300 tysięcy żołnierzy. Później trochę mniej, ale przyjechali cywili. Także do 1949 roku Rokossowski z rodziną mieszka w Legnicy, w willi, ale nosi mundur sowiecki. No a później Stalin, to był taki moment, kiedy Stalin zdecydował przyspieszyć jakby komunizację albo sowietyzację Polski i zdecydował pomóc Polakom, zresztą na prośbę Bieruta, bo rozpoczęli się taka nagonka, to jest aresztowanie i odsunięcie od władzy praktycznie Gomułki, konsolidacja władzy przez Bieruta, aresztowanie i osądzenie marszałka Polski, Rola Żymierski. Rolę Żymierskiego. I w tym momencie Stalin, 49 rok, zawołał Rokossowskiego na Kreml i mówi, no jak, towarzyszu, nauczył się pan już tam polskiego? No przecież wiem, że tak jak ja zawsze mówię po gruzińsku, to pan też mówi po polsku. Z siostrą, no bo rodzona siostra mieszka w Warszawie, cały czas mieszkała w Warszawie, nigdy nie wyjeżdżała. I co ciekawe, Rokossowski nie bał się z nią spotykać. Nie bał się jakby z nią siostra Heleny. No. No to teraz partia mówi, że jesteście prawdziwym komunistą i teraz musicie być prawdziwym Polakiem. Dlatego proponujemy wam bycie w mundurze Wojska Polskiego, bycia marszałkiem polskim, wicepremierem i ministrem obrony Polski. No i oczywiście w tym momencie decyzja Moskwy, to była decyzja Stalina, decyzja Moskwy, to była decyzja obowiązująca dla Biura Politycznego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, no i dla Bieruta i dla tak wszystkich. Także skierowano Rokossowskiego do Polski i do 1956 roku, przez 6 lat był on marszałkiem polskim i wicepremierem. No tak, i odpowiadał za sowietyzację Polski. Tak, no i w tym momencie oczywiście on budował komunistyczną armię polską. Ale są takie przypadki, że Rokossowski na przykład był przeciwnikiem jakby czystki Armii Polskiej. On był przeciwnikiem zwolnienia z Armii Polskiej wielu oficerów, którzy walczyli w drugim korpusie na Zachodzie. Są wypadki, że Rokossowski uratował życia kilku akowcom. Są wspomnienia na ten temat.
Oczywiście w ramach jakby swoich komunistycznych poglądów. Ale to nie był Żukow, na pewno. No i później, na koniec życia, Rokossowski na zawsze pozostał takim Polakiem. Zawsze czytał polskie gazety. Na wszystkie święta, już mieszkając w Moskwie, po swoim odwołaniu przychodził na wszystkie jakieś imprezy do ambasady polskiej. Dla niego ambasada pronumerowała wszystkie polskie gazety, na polskie filmy oglądał i naprawdę się cieszył. Także... Mikołaju, to jest... Właśnie chciałem cię zapytać na koniec, to jest ostatnie pytanie Rokossowskiego, o ten dualizm tej postaci. To chyba sprawia, że ona jest tak ciekawa i tak ciekawy jest ten rozdział książki, któremu poświęciłeś. Rokossowski rzeczywiście umiera w 68 roku w Moskwie, w 56, tak jak mówiłeś, na łamach tej destalinizacji, czy jak zwał, tak zwał, został wyrzucony, wykopany po prostu z Polski jako Sowiet. Ale z jednej strony są te jego cechy ludzkie. Dobry dowódca, dobry dla żołnierzy, sentyment do Polski, o którym mówisz z takim rozrzewnieniem, ale z drugiej strony jest ta scena wstrząsająca w twojej książce, kiedy Chruszczow dzwoni do Rokossowskiego i mówi, to my cię tutaj damy rozmaite stanowiska, ale pod warunkiem, że potępisz Stalina w ramach destalinizacji, tym razem w Sowietach, a on mówi, nie, Stalin jest dla mnie święty. Wytłumacz mi, jak to jest możliwe, że z rozkazu Stalina Rokossowski był bity, katowany, wybito mu zęby, no po prostu, wiesz, przeszedł tak straszliwe śledztwo i potem po latach był wierny pamięci dyktatora. Mi się wydaje, za to Rokossowskiego lubią w Rosji i dlatego w Rosji rodzi się teraz nowy taki kult Rokossowskiego i coraz bardziej jego wynoszą, jak na piedestał, mówiąc o to, że to jest pierwszy marszałek. Żukow potępił Stalina, dołączył się do Chruszczowa, został takim antystalinistą, co prawda w swojej książce pisał tam trochę dobrych rzeczy, a jednocześnie i kiedy Chruszczow mu mówił o tym, że trzeba potępić Stalina, robił to. Rokossowski był człowiekiem zasad. Tak twardy, jak on był podczas tego przesłuchania, tego więzienia, kiedy go wykończali za kratami w więzieniu NKWD, dokładnie tak samo, on był człowiekiem zasad, nie zdradził tego Stalina i został człowiekiem zasad. A bycie człowiekiem zasad, nawet komunistem, no to jest cecha, można powiedzieć, dla dzisiejszej Rosji dość ważna. Zresztą... No Mikołaju, ale słuchaj, dotrzymał wierności facetowi, który miał na rękach krew milionów. Nawet jeżeli Rokossowski by kochał Armię Czerwoną, no to nawet stalinowskie dowodzenie spowodowało miliony ofiar w tej Armii Czerwonej nieudolne. Czy dotrzymanie wierności najbardziej krwawemu, strasznemu dyktatorowi w dziejach Europy To jest człowiek zasad? Wiesz, w dzisiejszej Rosji Stalin przy wszystkich jego zbrodniach, przy wszystkich jego straszliwych rzeczach, które on dokonał na własnym narodzie, no bo jeżeli Hitler marnował przeważnie innych, no to ten mordował swoich. Jest takie przekonanie, że ten Stalin przy wszystkich tych jego mankamentach, to znaczy lekko mówiąc, on w końcu uratował ten naród od czegoś gorszego. Bo gdyby Hitler zwyciężył, no to tego narodu rosyjskiego albo nie byłoby wcale, albo był w postaci, ja nie wiem, niewolników i coś innego. Także to, że naród rosyjski to jest głęboko zakorzenione w świadomości narodu rosyjskiego, że Stalin był zły, ale Hitler był o wiele gorszy. Że Stalin uratował ten naród od czegoś jeszcze bardziej gorszego. I to jest, ja bym powiedział, takie przekonanie nie do obalenia. To jest, Rosjanie przyjmują to, jakby to powiedzieć, z mlekiem matki.
I dlatego ja mówię, żeby zrobić demokratyczną Rosję, to potrzebne pokolenia. Nie da się, rozumiesz, teraz to zrobić. No tak. Mikołaju, ja chciałbym powiedzieć teraz, że przedstawiliśmy fascynującą sylwetkę marszałka Rokossowskiego, pierwszego marszałka Stalina, który był Polakiem. W twojej książce Ludzie Kremla nad Wisłą są sylwetki wielu innych znanych polskich komunistów. Żeby wymienić tylko kilku, Dzierżyński oczywiście, Marchlewski, Wyszyński, wspomniany prokurator z wielkich procesów pokazowych, Kosior, kat Ukrainy, Wasilewska, Wanda Wasilewska, tak drodzy państwo, Unszlicht, Redens, krewniak Stalina, Bierut, Gomułka. Jest książka naprawdę znakomita i fascynująca, bardzo ją państwu polecam jeszcze raz, ale na koniec już chciałbym tak ci powiedzieć, że sam Stalin kiedyś powiedział, że komunizm to pasuje do Polski jak krowo do, jak siodło do krowy. A okazuje się, tak jak czytałem twoją książkę, że tych polskich komunistów, takich jak Rokossowski czy wymienieni tutaj ludzie, były po prostu tysiące i dziesiątki tysięcy. I powiedz na koniec, jak ty ten tłumaczysz fenomen zaangażowania tak wielu Polaków w komunizm, w bolszewizm, w rewolucję i potem w budowanie stalinizmu? Skąd oni się tam wzięli w tym ruchu? No i to jest taka kwintesencja tej książki. To jest główna idea tej książki. Właśnie, jak to można wytłumaczyć? Że to jakby dwa osobne narody. Polscy komuniści i naród polski. No bo polscy komuniści... Tam jest w mojej książce takie dane, że w 1922 roku, tuż po rewolucji bolszewickiej, komunistów wśród Polaków, które mieszkali, a to jest ponad milion 200 tysięcy Polaków, było 7 razy więcej niż wśród Rosjan. Tam jeszcze coś tam 10 razy więcej niż wśród Ukraińców i wśród innych narodowości. I w pierwszych latach po rewolucji Polacy, ci komuniści, odgrywali na równi z Lotyszami taką rolę gwardii leninowskiej. Polacy to byli tacy niezłomni komuniści razem na czele z tym właśnie Dzierżyńskim. To byli ideowcy. I jak połączyć właśnie te dwie części narodu polskiego, tego głęboko katolickiego narodu, któremu nie pasuje. I Stalin to wiedział. I jednocześnie to ta mniejszość narodu, która nie była w stanie zwyciężyć w Warszawie, ale była w stanie włożyć w zwycięstwo bolszewizmu w Sankt Petersburgu i w Moskwie odegrać tak ogromną rolę, że można powiedzieć, że to była gwardia Lenina. No bo w roku 18-19 Czeka, na czele którego stał Dzierżyński, w rozmowach potocznych Rosjanie nazywali polskie czrezwyczajki, Polska Czeka. Jak to wszystko można połączyć? No i temu poświęcona ta książka. I ja to piszę, to jakby dwa osobne narody. Ta książka jest poświęcona takiemu paradoksu. Jak to możliwe, żeby w jednym narodzie narodziły się dwie takie postacie, które zupełnie sprzeczne jedna z drugą? I to próbuję rozwiązać. Zobaczymy, jak mi to się udało. Odpowiedź na to pytanie znajdziecie państwo w książce Ludzie Kremla nad Wisłą, opowieść o polskich komunistach, nie tylko Rokossowskim. Bardzo państwu polecam tą książkę pana profesora Mikołaja Iwanowa i bardzo ci dziękuję, Mikołaju, że wziąłeś udział w naszym programie. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. A ja bardzo dziękuję naszym widzom. Drodzy państwo, dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek, że nas wspieracie na Patronite i na YouTubie. Dzięki wam mogą powstawać kolejne odcinki, takie historyczne również, bo domagaliście się odcinka historycznego, a więc oto on. Bardzo państwu dziękuję jeszcze raz. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki, red is bet i książki. I na koniec już ostatnia sprawa,
Oczywiście nie może się tego bez tego obyć, czyli kciuki dla naszych przyjaciół. Pierwszy dla Fundacji Zarys, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną. Drugi kciuk dla Biblioteki Cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Trzeci kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I czwarty, last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach.